Witam Was w kolejnym odcinku Zewu Prypeci. Dowiedzieliśmy się, że pod Prypecią mamy tunel zaczynający się w tym miejscu i którego musimy wykorzystać, żeby dostać się do Prypeci. Potrzebny będzie nam specjalny kombinezon, który sobie myślę niedługo i już zdobędziemy. No fajnie wygląda to wejście. Konkretna fabryka Jupiter. Lecimy dalej. Mamy blisko dwa schowki. Musimy sobie również, weźmiemy sobie już, mogłoby nie być piesków po drodze. Oho. No, gdzieś blisko musimy odnieść się. Dobra. Więc tak, wypełniliśmy sobie wszystkie tutaj punkty w fabryce Jupiter i w okolicy. Tu zdobyliśmy najlepszą broń w grze, tak dla przypomnienia. Idziemy sobie do tej anomalii. Dwa schowki sobie znajdziemy. Tutaj znajdziemy sobie jedną fajną rzecz i wrócimy do technika porozmawiać o tunelu w Prypeci i o tym, co nam tam będzie potrzebne. Plan na dzisiejszy odcinek mamy. Pokażę Wam jedno fajne wejście. Weźmiemy sobie od razu detektor. Tu można sobie fajnie przejść, tylko powolutku. O, nie trzeba przechodzić przez anomalię. Czy jest coś, znajdziemy sobie tutaj. Hop. Dobra. Wrócić nie trzeba, niestety trzeba. Uciekamy stąd. Czy nas goni? Nie goni nas nic, dobra. Tutaj to jest ten schowek, mamy za murkiem. No i jeszcze nam ucieknie. Jak się, kurde, czołgał. Pierwszy raz coś takiego widziałem. Jeden i drugi jest obity. No gdzie on jest? Dobra, w takim razie jest. Detektor nam potrzebny w tym miejscu. Są anomalie, są również. Ojej, blisko jest, trzeba. Doświadczony stalker. Tak na szybko, ale innego wyjścia nie było. W tym miejscu mamy jeszcze jedną ważną rzecz. Musimy ją zabrać. A dokładniej narzędzia do pracy precyzyjnej dla naszego technika. Zdobędziemy sobie to oczywiście. Powinny być. Mamy to. Dla pewności. Tak. Narzędzia do precyzyjnej pracy. Mamy to. Tutaj możemy sobie szybko wyjść. Tu potrzebna nam już tylko broń. I tak, nie wiem, czy będziemy się rozprawiać z tymi bandytami. Czy ja potrzebnie tutaj skoczyłem?
Dobra, tutaj też sobie zdobędziemy. Zdobędziemy sobie. Kolejne. SGI. Jak nie było, to nie było. Jak nagle są, to... To zdobyłem już chyba 3. W tej wyprawie. Tu mamy kolejny. I powiem szczerze, chyba chciałbym stąd jedynie uciec. Nie chciałbym z nimi walczyć. Jakie promieniowanie tutaj mamy. Zauważyli mnie jednak. No to rozprawmy się z nimi już. Damy im nauczkę, że lepiej się ze stalkerami nie zadziera. Kurde, duży dystans, a chyba mam już broń popsutą. Czy oni mnie... Oni mnie w ogóle nie widzą. Dziewięćdziesiąt. Chyba. No tak, starczy tego interesa. Czy tam coś było do zdobycia? Czy tu coś było do zdobycia? Dużo medykamentów. Jak można to tak nazwać? Buteczki. Dobra. Przypomniał mi się jeden schowek, ale już nie będziemy do niego wracać. Posterunek bandytów. Czy ktoś tutaj jest? Czy on jest pusty? Jest w środku. Przejdziemy sobie obok. Przejdziemy sobie obok. Moglibyśmy... Moglibyśmy zajrzeć do naukowców. O, co to było? Dzień, którego nie chcę wiedzieć, co to jest. Zajrzymy do naukowców, oddamy im dokumenty, które znaleźliśmy w okolicy fabryki Jupiter. No, w tym odcinku wyjątkowo mamy ścinki, przepraszam was za to. Ale to są uroki Stalkera, niestety. Tak jak wam mówiłem w poprzednich, w moim przypadku na jednym i na drugim komputerze już zapomniałem. Na jednym i na drugim komputerze u mnie były niestety takie ścinki. Witam. No i? Cześć. Zdrast. Znajdę wam nową ochronę. No, znajdziemy. Co tu robicie? No, a komu mogę te dokumenty dać jemu? W pryncypie to trochę dokumentów. Chcesz na nie rzucić okiem? To ci
ciekawe, ale niezbyt przydatne. Dziękuję za trud. No dobrze, to ty. Czym mogę służyć? 7000. Szukam dokumentów na dokładnie najemnicy, otopeda ich przywódcy. No ładnie, myślałem, że są tu, żeby nas ochraniać. Wygląda na to, że będę musiał poruszyć tę sprawę u swoich zwierzchników. Bardzo ci dziękuję, młody człowieku. Peda czarnego i 2500. Kominowej. Powiedzieliśmy mu o ciekawej jeszcze anomalii, którą napotkaliśmy na swojej drodze. Idziemy zrobić porządek przede wszystkim z ekwipunkiem. Ulepszyć sobie niektóre bronie, na przykład tego GP-37 i tą najlepszą broń w grze SG Streetwalka. Ale raczej będziemy użytkować GP-37, bardzo ją lubię po prostu. No, załatwmy to od razu. Znalazłem dokumenty, opisuję drogę do Prypeci. Na początku przyniosłem ci narzędzia do pracy precyzyjnej i znaleźliśmy dokumenty. Popatrzmy, tak. Krótko mówiąc, pod Prypecią biegnie tunel o nazwie Prypeć 1, którego jeden odcinek kończy się śluzą w części transportowej fabryki Jupiter. Niesamowite. Sądząc z tych notatek, został szczelnie zamknięty i wypełniony gazem. Oprócz tego odcięto zasilanie. Mógłbym spróbować uruchomić generator i otworzyć śluzą. Tyle, że nie przejdę przez Jupiter bez zabezpieczenia. A tobie nie radzę myśleć o zejściu pod ziemią w pojedynkę. Potrzebujesz przynajmniej paru ludzi. Wszystkim będą potrzebne kombinezony z aparatami tlenowymi o zamkniętym obiegu, bo inaczej nie wytrzymacie tam minuty. Słuchaj, na wieży nie tylko stąd mieszka Zulus. Spróbuj z nim porozmawiać, jeśli się dogadacie, powie ci jak zebrać oddział. No i dobra. Mamy tak. Naprawiamy sobie. GP-37 naprawiamy. Od razu go ulepszamy. To tego nie bierzemy sobie, bo przy przybliżeniu nic nie będę widział. Bardziej jest w nocy. Odrzut. Tu mamy celność. Obsługa, odrzut. Chyba odrzut. Dobra. Teraz mamy tak. Wintara. Mówię Wintar, no. Dobre, mówię Wintar. Sobie ulepszamy. Teraz tak. SG i Streetwalka mi potrzebny. SG i Streetwalka. Oczywiście sobie go ulepszamy. Magazynek, obsługa, celność, odrzut, niezawodność, odrzut, płaskość toru pocisku lotu. Dobra. I chyba tyle. Lepsze resztę to już sprzedamy. Nara! Zgodniliśmy z wrażenia. Resztę sobie sprzedamy. Halo? I oczywiście kupujemy sobie sewę. Jak żeby inaczej. SG zwykły trzeba tu przypilnować. Eliminator. Czy nam eliminator potrzebny? Kurde. Zostawię sobie tego eliminatora. Bardziej, że jest nowka sztuka. Czyli to jest do eliminatora. Dobra. Dobra, co on tutaj ma? To mamy do naszej nowej broni. Wpadnij kiedyś, to fajna okolica. Dla niego mamy jedno zadanie wypełnić, ale to jakoś przy okazji. Teraz tak, coś mieliśmy tu zrobić. To sobie zostawić, to sobie założyć, oczywiście. Teraz tak. Promowanie minus 4. Tutaj mi. O, nie mogę, dobra. To muszę najpierw na siebie to założyć. Promieniowanie minus 4. Przydałby się nam jeszcze jeden bąbel. No i chyba to. Uzyskiwanie energii. Chyba tą złotą rybkę. Tak. Mamy 62 w tej chwili, potrzebne nam to. Chyba sobie sewę ulepszyć, chyba będę miał
Chyba będę miał dwa kolejne. Idę to zobaczyć, czy tak to będzie wyglądać. Pancerz, trwałość, odzyskiwanie energii. Liczba pojemników plus 1. Ha. Liczba pojemników plus 1. I teraz waga ekwipunku w zamian za to, niestety. Tutaj ochrona, 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 ochrona. Odporność na uderzenia, trwałość, ochrona, ochrona. Tylko teraz tak, pytanie czy termiczna, czy elektryczna? Może termiczna. I teraz pytanie, trwałość kombinezonu. Trwałość, trwałość. Tu mało strzelania jest, więc będzie trwałość. Tu mamy. No nasz ekwipunek, powiem wam, że wygląda całkiem fajnie. Tu jeszcze sobie sprzedajmy niepotrzebne. Szkoda, że kurde, myślałem, że będę miał już dwa następne pojemniki. To sobie sprzedamy. Granaty sobie sprzedamy. Baterie sobie sprzedamy. Duszę sprzedamy. To sobie na razie zostawimy. To sobie na pewno zostawimy. Nie ma innej opcji. To do eliminatora sobie zostawimy. Trzeba sobie kupić jeszcze. Trzeba sobie kupić jeszcze. I teraz tak. Do Striwoka. SGI trzeba sobie kupić. Stałe przybliżenie. To sobie również założymy. Już wam pokazuję, o co chodzi. Przy normalnym SGI nie możemy tego zrobić, ale tutaj możemy to przymocować. Już jest troszeczkę fajniejszy. To trzeba posprzedawać. Nie, tu jest. No raz gazę, słucham cię. Kolego, to nam niepotrzebne. Ojoj, tego 26. Jak ja tego w ogóle nie używam. 5 sobie zostawię. Dobra. Potrzebne, to mi potrzebne. Na razie będzie tyle. Co jeszcze miałem zrobić? Zachodzimy. Z fabryki Jupiter. Na razie jeszcze poczekam. Kurczę. Muszę pomyśleć, komu pooddawać te wszystkie. Wszystkie rzeczy. Robimy sobie porządek w ekwipunku. I gdzie idziemy? Jaki mamy punkcik? Do Zulusa później idziemy. Później idziemy do Zulusa. Ile mamy kaski? 300 tysięcy prawie. Dobra. To sobie zostawiamy. To sobie na razie zostawiamy. Postrzelamy sobie teraz. Z GP-37. Fajnie, fajnie już na ekwipunek wygląda. Okej. Dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. W następnym odwiedzimy sobie Zulusa i zaczniemy sobie zbierać ekipę. Zaczniemy sobie zbierać ekipę już do wycieczki na Prypeć. Do następnego, hej!